Witam Państwa serdecznie. Dzisiaj gościmy dwójkę kickbokserów z klubu PCNP Rebelia Kartuzy. Patryk Rasz, Nikodem Bigus. Cześć. 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 Jesteście świeżo po gali DFN w Kwidzynie. Na szybko, jak wrażenia, Patryk? Ty pierwszy. No, mi udało się zwyciężyć w trzeciej rundzie przez knockout. Walczyłem z gospodarzem, z dosyć mocnym przeciwnikiem. No i walka była dosyć ciężka, tak, ale zakończyło się jak zakończyło. No i ważne, walczyłeś z przedstawicielem gospodarza, także miał po swojej stronie ściany publiczność, ale i tak udało ci się, no i dosyć efektownie tę walkę skończyć. To był jedyny knockout na tej gali? Tak, tak, był to jedyny knockout, który był na gali. Walki były ciekawe, inne też, była zawziętość, także warto było obejrzeć sobie tą galę i zakupić bilet. Jeszcze będzie na pewno okazja, żeby was zobaczyć. Tak jest. Nikodem, jak u ciebie to wyglądało? Ty wygrałeś na punkty. Tak, ja walczyłem z zawodnikiem ze Starogardu Gdańskiego. Był to mocny zawodnik fizycznie, ale miałem na niego sposób. Walczyło mi się bardzo dobrze, wygrałem wysoko z przeciwnikiem na punkty. Leżał dwa razy na deskach. No ty na deskach pewnie nie leżałeś. No nie. Rozmawiałem z waszym trenerem jeszcze przed galą, mówił, że jesteście dobrze przygotowani. Widać, to nie były słowa rzucone na wiatr. No ale dodajmy, dosyć ciężko pracujecie do tych gal. Ile macie treningów, jak często się spotykacie? Staraliśmy się przed tą walką spotykać dwa razy dziennie, tak? Rano roztrenowanie, wieczorem trening właściwy z trenerem Patrykiem Zaborowskim. I trenowaliśmy dwa dni pod rząd, po dwa treningi, dzień przerwy. I znowu dwa dni pod rząd, dwa treningi, dzień przerwy. Tak wygląda nasz cykl przygotowawczy. No i efekt tego był, tak? Wspomnieliście, że dobra, że gala była całkiem dobra, że warto było na nią pójść. Zaznaczmy, że zobaczyć was w akcji będzie można już wkrótce na gali w Kartuzach. Na gali, na Mistrzostwach Polski w zasadzie. Tak, są to Mistrzostwa Polski w kicklecie, które organizujemy co roku, tak? Organizacją zajmuje się nasz trener Patryk Zaborowski. No i warto przyjść zobaczyć, jak się zaprezentujemy. Będzie to na pewno fajne widowisko. Będziemy starać się zdobyć najlepsze tytuły jako klub, jak co roku. I co ważne, tutaj nie skończy się na jednej walce, nawet w przypadku wygranej, tak? Po drabince wspinacie się wyżej. Tak, tak, tak. Jest to taka faza, że przegrywasz, odpadasz, jak się wygrywa, to przechodzi się dalej, tak? I do fazy finałowej, tak. Najbardziej optymistyczny wariant zakłada ile walk? Trzy? Trzy, cztery walki. Żeby zdobyć tytuł Mistrza Polski. Jakoś specjalnie się przygotowujecie do tych mistrzostw? Podobnie jak do gali? Może nie możecie zdradzać, jak to wygląda? O, na razie zostawmy to dla siebie, ale trenujemy na pewno intensywnie. Zostawiając na moment marcowe Mistrzostwa Polski, jakie plany na ten sezon przede wszystkim? Zdobyć jak najlepsze tytuły. Jakieś konkretne zawody już masz w planach? No teraz kicklejt na początku chyba na czele będę stawiał. I mam plan teraz pierwszy medal seniorski zdobyć Mistrzostw Polski. Gdzie się odbędą Mistrzostwa? W Kartuzach. O ty, to są te mistrzostwa? Tak. A, no to już będzie okazja szybko zrealizować postanowienia. Patryk, ty już w kwietniu chcesz się sprawdzić w nowej formule, prawda? Tak, planowaliśmy z moim trenerem Patrykiem, żebym wystartował w formule full contact. Powiedz coś więcej może. Te zawody odbywają się w Piotrkowie Trybunalskim i są 7 kwietnia. Full contact to jest formuła kickboxingu ringowa, w której są dozwolone wszystkie techniki bokserskie i kopnięcia od pasa w górę. To są takie specyficzne, zawodnicy są specyficznie ubrani w takie długie spodnie, tak? Jest to pierwsza chyba formuła, która była w kickboxingu, w której się bił Marek Piotrowski, znany polski kickbokser. Także chciałbym spróbować w tej formule, jeszcze nigdy w niej nie startowaliśmy. Także trzeba spróbować swoich sił. Powiedzmy coś o samym sporcie. No nie każdy zna zasady kickboxingu. Czym się mniej więcej różnią te formuły? K1, Kicklight, o full kontakcie już powiedzieliśmy, ale... Tak, K1 to jest formuła ringowa, tak? Są dozwolone wszystkie techniki bokserskie, wszystkie kopnięcia, kolana, tak? No a Kicklight jest to formuła matowa, nie możemy używać tam kolan, nie walczymy w ringu, tak? I jest to bardziej pokazanie takiej swojej techniki, jak walczymy, tak? Nie mamy tam lin, tak? Trzeba się utrzymać na macie. Trzy razy jak zawodnik wyjdzie w ciągu walki z maty, to też przegrywa. Za każde wyjście z maty jest minusowy punkt, tak? I... W ten sposób? Tak. Mocno kontuzjogenny sport? Łatwo załapać kontuzję? Łatwo zdobyć, ale to chyba jest... Kwestia przygotowania? Tak. Powiem szczerze, że kiedyś grałem w piłkę nożną, to miałem więcej kontuzji niż teraz, także... Tak? Tak. A, no, no tam zresztą jak się obserwuje te mecze, to widać, że leżą raz za razem. No ale to pewnie tutaj też, tak jak wspomnieliście, dużo zależy od tego, jak się przygotowujecie na te, jak ciało jest przygotowane do tych zawodów. Jakieś największe marzenie, jakie macie? Może niekoniecznie na ten rok, ale w ogóle w
w kickboxingu? Moim marzeniem to jest na pewno mistrzostwo świata w K1, także... Do tego byś dążył? Tak, dokładnie. Moim marzeniem jest zdobyć tytuł mistrza świata w obojętnej jakiej formule. Ale w kickboxingu. Ale w kickboxingu, oczywiście. No nic, no to tego wam życzę z całego serca i do zobaczenia na zawodach w kartuzach. Dziękujemy. Dziękujemy. Dzięki.